Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku rosyjska ruletka. Ten odcinek realizuję ze względu na to, że w tym roku rosyjska ruletka, zarówno w Polsce, jak i na świecie, obchodzi swoje 20-lecie. Z tego powodu chciałbym Wam przedstawić w dzisiejszym odcinku 20 mało znanych faktów. No właśnie na temat rosyjskiej ruletki, zarówno w ujęciu polskim, jak i światowym. Tak więc 20 faktów na 20-lecie. Myślę, że możemy zaczynać. Oto ta złota dwudziestka. Po pierwsze, fakt numer jeden. Twórca jest Szwedem. Tak jest, Gunnar Wetterberg. Tak się nazywa twórca rosyjskiej ruletki. No i tak się fajnie złożyło, że pochodzi ze Szwecji. I tutaj przechodzimy do faktu numer dwa. Mimo to nie ma wersji szwedzkiej. Tak jest, rosyjska ruletka nie dotarła do ojczyzny swojego twórcy. Fakt trzeci. Światowa premiera tego teleturnieju odbyła się w Hiszpanii na antenie Telecinco. Tak jest. Fakt numer 4. Miało to miejsce w marcu 2002 roku. Fakt numer 5. Wersja hiszpańska jest około 3 miesiące starsza od amerykańskiej. A to przez to, że wersja hiszpańska jest z drugiej połowy marca 2002 roku, a wersja amerykańska, która błędnie jest uważana za wersję oryginalną, powstała na początku czerwca, czyli można tak liczyć 2,5 miesiąca. Te 3 miesiące to nawet jest przesada, to 2,5 miesiąca różnicy. Fakt szósty. Amerykanów wyprzedzili również Rosjanie. Ich wersja powstała w kwietniu 2002 roku. Dokładnie pierwszy odcinek miał miejsce, był na antenie 2 kwietnia 2002. Fakt siódmy. W Stanach Zjednoczonych rosyjska ruletka była emitowana w telewizji kablowej. Owszem, Game Show Network, czyli kanał, który emitował amerykańską wersję rosyjskiej ruletki, to telewizja wyłącznie dostępna przez kabel. Fakt ósmy. Najdłużej trwającą wersją na świecie jest wersja rumuńska. Fakt dziewiąty. Trwała 3 lata. Tak jest, od 2003 do 2006 roku. Żadna inna wersja tyle nie wytrzymała. Fakt dziesiąty. Polska wersja miała 145 odcinków. Fakt jedenasty. Amerykańska miała 131 odcinków, a rosyjska 57. Czyli Polska jeszcze w porównaniu do innych miała tych odcinków stosunkowo najwięcej. Fakt dwunasty. W 5 krajach ten teleturniej jest emitowany w telewizji publicznej. Był emitowany w telewizji publicznej, bo obecnie to jest format martwy. A te kraje to Rosja, Rumunia. To jest ciekawostka, bo w Rumunii akurat był na antenie TVR2. Zwykle jak publiczna telewizja rumuńska TVR kupowała jakiś format, to umieszczała go w jedynce. Akurat rosyjską ruletkę umieścili na dwójce. To jest taki ewenement. Czyli tak, była Rosja, Rumunia, Portugalia oczywiście na RTP1, Bułgaria na BNT1 oraz Egipt. To jest te 5 krajów, gdzie rosyjska ruletka leciała na antenie telewizji publicznej. Fakt 13. Ostatnia zrealizowana wersja do tej pory to wersja chińska. Lata 2015-16. Fakt 14. Chińska wersja była nadawana na żywo. Każdy odcinek trwał ponad godzinę. Fakt 15. Większość wersji na odpowiedź daje od 10 do 15 sekund. No rzeczywiście, w większości wersji takie są limity czasowe. 10-15 sekund. Fakt 16. Polska jest na tym tle ewenementem. No bo u nas za Henryka Tallara było 30 sekund, 20 sekund było za Ibisza. W finale było 15 sekund za Henryka Tallara. Na odpowiedź. Fakt 17. Polska wersja jest jedyną, w której zrezygnowano z mierzenia ciśnienia. O co mi chodzi z tym mierzeniem ciśnienia? Otóż u nas ciśnienie mierzyło się tylko w pierwszej edycji, w wersji Henryka Tallara. Kiedy przyszedł Krzysztof Ibisz, wówczas z mierzenia ciśnienia zrezygnowano. No i o to chodzi, że Polska to jest jedyna wersja, która debiutowała z mierzeniem ciśnienia i w międzyczasie zrezygnowała z tego elementu programu. Wszędzie indziej, gdzie rosyjska ruletka była, to jak zaczynali z tym elementem, czyli z mierzeniem ciśnienia, tak w ostatnim odcinku również to było. A u nas jest jedyna wersja na świecie, w której z tego elementu zrezygnowano. Fakt 18. Jedyna wersja regionalna została zrealizowana w 2007 roku w krajach byłej Jugosławii. Serbia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Słowenia, Macedonia i Czarnogóra. To jest 6 krajów, które miały wersję regionalną. Jedyną do tej pory
wersję regionalną rosyjskiej ruletki właśnie w roku 2007. Wcześniej, w latach 2003-2004, była nadawana wersja w Serbii i Czarnogórze. No ale to było wtedy jedno państwo, tak więc o regionalnej wersji mowy być nie mogło. Fakt 19. Pierwszym prowadzącym na świecie był Luis Crespo. No tak, prowadził hiszpańską wersję na antenie Telecinco. Już od marca 2002 roku. Czyli można uznać tego prezentera za pierwszego gospodarza rosyjskiej ruletki na świecie. I fakt 20. Ostatni. Prowadzący amerykańską wersję prowadził także Moment Prawdy i Piramidę. Mark L. Wahlberg, który prowadził w latach 2002-2003 rosyjską ruletkę właśnie w Stanach. Wcześniej, w 2002 roku, zrealizował pilot teleturnieju Piramida, ale nie był stałym prowadzącym, ale prowadził pilota. A w latach 2008-2009 na antenie stacji Fox prowadził amerykańską wersję Momentu Prawdy, The Moment of Truth. I tak wygląda 20 faktów na 20-lecie teleturnieju Rosyjska Ruletka. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.